A jak wspominasz Twoją współpracę z Dawidem Kwiatkowskim? Współpracę wspominam super, tak samo jak program. Był dla mnie mega ciekawy i nauczył mnie wiele. Tak samo jak Dawid, jak trenerzy wokalni, z którymi nadal mam kontakt, którzy nadal mnie uczą śpiewać, z którymi nadal mam jakby ten kontakt. Też Kasia Rościńska, która też jest w Voice, często pojawiała się w studiu. I jakby dużo mi też mówiła, co mam zmienić i też dzięki niej te utwory brzmią tak dobrze, moim zdaniem. Dawid, walcząc o ciebie, walcząc o to, żebyś dołączył do jego drużyny, powiedział, że podczas przesłuchania w ciemno, że zaopiekuje się twoją karierą. To się zaopiekował? Myślę, że na początku mnie wspierał, ale no, jakby Dawid też jest artystą, idzie swoją drogą. Ja też jestem artystą, więc jakby te drogi też powoli się rozchodzą powoli. Tak samo jak z przyjaźniami, jakby ja nadal mam przyjaciółkę, która była w Voice, nadal mamy te kontakty, no ale jak wiadomo, program się kończy, wszyscy się rozchodzą na każdą stronę świata, bo tak naprawdę uczestnicy są z całej Polski, więc ten kontakt jest po prostu mniejszy niż wcześniej. A czy ty nadal śpiewasz Lady Gaga? Czasami jak potrzebuję się rozśpiewać i jadę jakieś ćwiczeń, to na pewno znajduje się ta Lady Gaga. Nie tylko utwór ten z Przesłuchaniem w ciemno, ale też inne, bo też ostatnio oglądałam film o Lady Gaga, mega mnie zaciekawił i też jej twórczość jest mega ciekawa.